No dobra. Koniec tej przerwy. Przechodzimy do części naszej wesołej, kantrowej, prostej, sielskiej, anielskiej i zaśpiewamy piosenkę o rewolwerowcu. John Wesley Harding to był słynny rewolwerowiec XIX wieku, amerykański, jeden ze słynniejszych, o czym w Polsce nie wszyscy wiedzą. Nie, no John Wayne był w XX wieku słynnym rewolwerowcem. Potem było jeszcze kilku, a w XIX wieku był ten John Wesley Harding. I on to był generalnie dobrą osobą, tylko jak ktoś go wkurzył i chciał go zabić, to on zabijał tego, co chciał go zabić. No i on tak generalnie to się powtarzało. Znaczy facet nie chciał zabijać, on zakładał rodzinę, uciekał i tam znowu ktoś przychodził, chciał go zabić i on tak zabijał tych, co go chcieli zabić. I tak 20 razy, a może nawet więcej. Jak go złapali, to rzeczywiście nie udowodnili mu żadnego zabójstwa rabunkowego, żadnego takiego napadu, tylko wszystkie w obronie własnej. Co prawda trochę posiedział, tam zrobił studia prawnicze i został prawnikiem, a na koniec przyszedł inny rewolwerowiec, trochę słaby, ale przyłożył mu pistolet z tyłu głowy i tak John Wesley Harding odszedł do najwyższego. No takie surrealistyczne, ale takie kowbojskie. Dlatego właśnie kowbojska piosenka o Johnie Wesley Hardingu, który generalnie był dobrym człowiekiem i starał się innym pomagać. John Wesley Harding was a friend to the poor. He traveled with a gun in every hand. All along this countryside he opened a many a door, but he was never known to hurt an honest man. With his lady by his side, he took a stand. And soon the situation was all but straightened out, for he was always known to lend a helping hand. But no judge had against him could they prove. And there was no man around who could track or chain him down. He was never known to make a foolish move. Było z tym,